Miałam jeszcze w tym czasie sesję w CKM-ie, nie wiem, czy widziałeś. A no właśnie, bo chciałam Cię spytać o tę sesję, ponieważ była bardzo znana, popularna, cały numer się rozszedł na pieńku, podobno w jeden dzień, nie wiem, czy to jest prawda. Trzymajmy się tej wersji, tak. Trzymajmy się tej wersji. I jak po sesji? Wiesz co, bardzo fajnie. Miałam dużo fajnych komentarzy, chociaż ta sesja była bardzo odważna. Z tego właśnie takie komentarze też słyszałam, ponieważ była w takim klimacie sadomaso, więc trochę taka specyficzna, trochę tam miałam takie fajne zadania aktorskie właśnie przez to. Były lateksy, pejcze, kajdanki, było fajnie, dużo zabawy. Dużo zabawy. A czy prywatnie też lubisz te klimaty? Czy to było tylko tak, takie zadanie aktorskie? Wiesz co, prywatnie... Oj, Robercik, zawsze mnie zapytasz o takie rzeczy i później mi wiesz. Tak, prywatnie lubię się czasem zabawić, tak. W ten sposób? Też. No to wszystko już powiedziałaś, co chciałam wiedzieć. I na koniec mam jeszcze pytanie, czy nadal utrzymujesz kontakty z Hubertem Urbańskim? No tak się złożyło, że nie za bardzo.